Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj z mną jest Joszelka i Ren. Hello! Hejka! I pora na Green Hell! Dokładnie, pora na budowanko! Pora na budowanko tego cudu na drzewie. Wiecie, tam na społeczności, na YouTube napisaliście, wybraliście, zbudujcie, dokończcie dom na drzewie. Więc tak dzisiejszy plan, dokończyć dom na drzewie. To by się spodziewał. Dobra, ogólnie tam chyba długie patyki są potrzebne, jak pamiętam. Długi kij? Długi kij, tak. A mam jeden. Długi kije będziemy potrzebowali. O nie, pada deszczyk. Kurczę, już nas, chwilę nas nie było i nie wiem, jak to się robi teraz. Wszystko zapomniałem. No, jak sprawdzianie z matematyki. Dobra, ja muszę znaleźć takie miejsce. O, tutaj się to przyda się to. Zastanawiam się nad tym faktem, no nie? Że zawsze mówisz, że jest ze mną Joszelka i Ren. Ja się witam pierwszy, jakbym był Joszelką. Aha. Zdarza się, dobra. Widzisz? Coś tak, ten, tak? Dobra, musicie trochę podwiedzić. Czekaj, bo coś mi tutaj chyba... Nie, dobra, okej, okay, nieważne. Dobra. Ja muszę iść w takim razie kijaszki. Tutaj już w ogóle drzew praktycznie nie ma. Od tego zacznijmy. One odrosną po czasie. Nie, no słaba dżungla, nie, nie odrosnają. Ale trochę to zajmie. Ej, trochę nic nie porobiłem, no nie? I mi energia spadła życiowo. O, no tak, no niestety tutaj w ogóle... To nie jest The Forest to chłopak rąbał po prostu ile wlezie. Dobra, tu macie kokosy, ja rżnąłem. A tutaj to jest masakra. Nie, no i trzeba wejść do góry z tym drzewem? Tak. Dobra, będę zrzucał na razie na dom. Okej, to nie o to mi chodziło. Chcesz się komuś pić? Nie? Nie, a co, ja chcecie się siku? Tylko pogrzeki jestem. Nie, więc. Po prostu pytam, bo tu mam dwa kokosy i nie wiem, co mam z nimi zrobić za bardzo. O rany, co jest? Sobie je schować do ekwipunku, bo ja już nie mogę. O, tu są długie kije, dobra. Nie, czekaj. Ogólnie tutaj też widzowie podpowiadali, że można prawym przetwórz. Nawet na drewnie, nie, tylko więc z tego można właśnie zrobić. Widzę, że tak wypadają właściwie same małe z tego, jeżeli się robi w ten sposób. Więc czekajcie, zobaczę jeszcze raz na wszelki wypadek. Mhm. Mam, potrzebujemy długie kije. Dobra, a z mam... tego wypadają po prostu tylko malutkie, więc sprawdźmy jeszcze raz. Mam cztery długie. Więc jest git. Tak, same małe wypadają, więc chyba jednak będę rąbał tradycyjnie. Ręcznie, tak. Tak jest. Chyba trochę tak. Dobra, bidon z kokosa niestety nie można nosić dwóch. Długi kij. Dobra. Tu kłoda. A taki kij. No ogólnie dużo zabawy będziemy mieli przy tym wszystkim, bo to jednak... No, jednak trochę rzeczy do zrobienia mamy. Dobra, chyba dałem cztery, aczkolwiek wydaje mi się, że dałem trzy. Ja mogę to zabrać? Mogę. Czekajcie, co ty tu jeszcze robisz? Bidon z kokosa. Gdzie to był bidon z kokosa? Co robisz, Ren? Próbuję dać ten kij długi gdzieś jeszcze. A, bo to patrzysz tutaj... Aha, bo to kłody! Tutaj najpierw kije u góry lecą, dobra, zostaw to. Chyba dopiero potem je można dać, co najpierw, nie? Najpierw kłody, czyli ściany, a później dopiero... ten. Dobra, dobra. Długi kije dobra, na górę dobra. I dopiero później liny. Okej. Okay. Nieznany kwiat, zjedz. Trzeba by się dowiedzieć. Nie widzę, gdzie mam bidon z kokosa. Totalnie go nie widzę w ekwipunku. Nie wiesz, gdzie masz bibona? Bidon z kokosa. Bibona z kokosa, nie wiesz, gdzie masz. No. O, pajączek. No, za to cię pokarmuję. Ale to ja dziękuję. No nie podkupię. No znasz coś zjadł? Zjadłem to co zawsze. Iki. Widocznie dzisiaj mi nie pasuje, tak? Okej, okay, dobra. Nie miałem na to smaka. No, i najgorsze jest to, że takiego pająka to wy nie zobaczycie w krzakach, nie? No jak nie. Jak on sobie idzie, tak że tak powiem, po prostu dróżką, no to spoko, to go zobaczyłem. Ale jak on sobie idzie, że tak powiem, no. Dobra, energia, regeneracja. Krzaku. Ile? Kłoda 1, kłoda 2. Więcej kłód nie ma, ale długi kij tu jakby co leży, więc później ja po niego wrócę. Ja 4. No ja takie małe drzewko ściąłem. Ogólnie za chwilę będziemy musieli chyba pójść spać. Tak. Bez włókna. Bo to niesamowite. Bo miałem już miota. Miałem prawie że pełny pasek staminki. Ja miałem teraz... pełny, jak zaczęliśmy nagrywać. Potem no. Poszedłem do lasu. 1/3 teraz jest. Poszedłem do lasu tylko i... nie żebym coś Państwo. Robił w tym lesie, no a poszedłem tylko do lasu. Jestem tak dobra. Obładowana, że się bardziej nie da. No cóż, poradzić, kurczaki, normalnie, dobra. Dwie kłody i idę spać. Tam jest jedna przy wodzie jeszcze.
No tylko chyba dwie mogę nieść. Wiesz co, tej wody tutaj mamy dość sporo. Ogólnie też tutaj, że tak powiem, też troszeczkę nie dusi pragnienie. Ściągałem, więc jest od razu lepiej. Ej, kłodę dałem. O. Aha, w ten sposób kłodę. O, mój gościu ziewa. Nie można. Ja chcę zobaczyć, czy ja mogę ciachnąć tego. Nie mogę ciachnąć, uciekł mi, o. Ja chciałem sobie ciachnąć raczkę. Może pomogę ci z tymi długimi kniami. Dobra, słuchajcie, proponuję, chodźcie. O, żabka. Panko? Tak? Dobrze, niech ci będzie spanko. Namówiłeś. Dobra, ogólnie tu mam mnóstwo różnych śmieci po prostu na tym łóżku. Ale luz. Dobra. Dobra, kładę się. Jak się kłaść, to ze śmieciami, nie? No, na starych bananach zepsutych i pewnie, no. Co tam? No i nie podjadaj w nocy. Musicie szybko ten, bo ja za chwilę wstanę. Już, idę. Za chwilę wstanie, dopiero się kładłeś. Dobra, moi drodzy, spaliśmy na raty kilka razy, ale udało się i przespaliśmy tam mniej więcej do godziny 6.40 chyba. Dobra. Moda to białko. Było. Dużo rzeczy mi brakuje. Wiesz co, mi cały czas brakuje tłuszczy i białka. Nic mi się nie stało, ale sympatycznie. Nic mi nie dolega. Inaczej, oprócz tego, że nic nie mam do jedzenia. Ej, naprawię. Ogólnie, aha. Ja, może nie mam, ja mam jednego tutaj banana. Chowałem na czarną godzinę. Ja mam dwa pasożyty kokosu mam, więc ja sobie kokosy zjadam. Ona ma kokosy, Paweł, słyszał? Zostawiam wam tutaj miski. A, już byłem zadowolony, że będzie jedzonko. To idę na polowanie. Nie, ze źródełka. Ale tu masz prosto z miski, ale bez pasożytów. No właśnie, bez pasożytów, nie wiem dlaczego, ale totalnie pasożytów nie mam w tej wodzie. W tych miskach masz pasożytów. A jak masz, to zjesz niebieskiego grzybka i już się czujesz lepiej, nie? Nie, pomarańczowego chyba. Nie, a niebieski. A niebieski też? A niebieski? Z tego drzewa, który tutaj, na którym tak budujemy. Generalnie. Jeszcze wezmę sobie tylko... Wezmę sobie jeszcze tylko, że tak powiem, bananka jakiegoś. A jak ja wziąłem, to ty jeszcze dla ciebie będą jeszcze po drodze, czy nie? Chyba nie. Dobra, to... Nie wiem, zobaczymy zaraz, się okaże. Ale musimy zacząć budować. Ogólnie tutaj, że tak powiem, wykarczowaliśmy dość mocno już ten lasek. Żeby tylko... Ja nawet nie zbieram, tylko od razu biorę z drzewa i jem, bo... Ja mam poważniejszą sytuację po prostu. Będę miał kość tutaj. Idealnie. Masz kość? Dobrze. Ale masz do tym. Dobra, tu był długi kij wcześniej, nie wiem, czy ktoś go wziął. Chyba nie. Ja wziąłem. No i tu jest kość, jak coś dobra. Tutaj jak jest. Tu jest długi kij też. Nie zdążę do ciebie dobiec. Gdzie? Co mówisz? Kość? No, tutaj. Nie wiem, czy widzisz też, ale... Tak, też widzę, no. Przyda. Ja sobie wezmę. ale to weź ten z jedną drewienką wziąłeś? Ja, hopie! Mam trzy. Hopie! No ale to możesz pięć, to możesz wziąć znacznie więcej. A nie tylko cztery? Nie, chyba pięć maksymalnie można było wziąć, wydaje mi się. Tam widzowie coś pisali pięć, nie? No nie, trzy. Ja mogę tylko trzy. O, masz rację, mam pięć. Kije. Mam pięć długich kij. Aha, no dobra. No, pięć długich kij, dokładnie. Razem ze mną to sześć. Także długie kije to zdecydowanie musimy dać sobie... Jednak mam sześć. Okej. Okay. Liczę też samego siebie. A, aha. O, tutaj szlinę trzeba. Okay. No dobra, dam pulinę. Dobra, ja tu wchodzę w takim razie w drzewka. Dobra, tu skończone. I teraz tak, strasznie, kurczę, niektóre są duże drzewa i ciężko będzie je ściąć. Ale... Nie da się nic włożyć. Są jeszcze tutaj takie małe takie... liny trzeba? Dobra. Mhm, ja sobie te liany wezmę. Bierz, bo tu widzę, że jeszcze liany potrzeba, nie? Liany potrzebne, zdecydowanie. Oh. W ilości 8 włożyć. Razy 4. Dobra. No położyłam to chyba, i Nie, tam jedną zrobiliśmy przecież. Jedną ramę. Tak? A można robić kolejne już? Tak. No ogólnie tych drzew chyba nie możemy ściąć, tych dużych. Jaka to inspekcja? Chyba nie możemy ścinać tych dużych drzewek, nie? Tylko ale takie te mniejsze. Się. Co tu jest, że nie mogę przejść? Ja byłem. Oglądam swoje nogi. No tu coś nogi, jest. Nogi. No lina, ja tam jest, musisz od prawej strony. Jak zejdziesz, to od prawej strony idziesz. Ja cię... Dawaj mi to pnącze. Możeś tak zaprojektować linę. Nie, no. Mówię, że pnącze jakieś mi tutaj blokowało drogę. Pijawki mnie pijawkują.
Dobra, czyli tamtych drzew nie da się ściąć. Musimy poczekać się. Aha, w ogóle czym ja tu tnę? No właśnie. Czym tniesz? Przyznaj się. Czym ciąłeś? Takim. Paweł mi sprzedał swoje pijawki. Tak. Zdecydowanie tak, to moje pijawki. Ile zapłaciłaś? Ale dokładnie uzupełniam, nic. Uzupełniam białko. To nawet worth it. Ślimaku. Dobra, teraz Francuzi się tym zajadają, słuchajcie. Czy wszystkie ściany mają być z oknem? No, halo? Czy wszystkie ściany chcecie z oknem? No, nie, bo będzie przebieg. A na rękach, fuj! No, no on ma pijawki. To ja sobie sama zadecyduję. Dobrze, zadecyduj sobie jeszcze sama. Raz? Tak, ona powiedziała, że... Że zadecyduje sobie sam. Tak, wszystkie ściany z oknem, tak? Nie, bo będzie przeciął. Ja nie mogę. O, dobra. Dwa hity i się Ziutek zmęczył. Nawet ja dam radę trzy hity. O. Dobra, kłoda jeden, kłoda dwa, kłoda trzy. Nie, dlaczego do wody? W pionie po prostu. Nie przejmuj się, kłoda. Dobrze. Musi być. Liny są potrzebne. Dobra. Uwaga, zielona, niebieska żaba idzie w twoim kierunku, właśnie na nią nadepniesz. Ale to, że nadepniecie na nią, to nic się nie stanie wam, teoretycznie. Kurde, u mnie była zielona, okay. Ale XD, dobra. Zieloną miałeś? No. U mnie była niebieska. Mówię ci, że to... kolory nie mają znaczenia, więc... Okej, wychodzi na to, że prawdopodobnie Ren po śmierci jest daltonistą. Albo Paweł jest bez śmierci. Gdzie te kłody wciskać jednym teraz? Z braciem daltonu. O, tutaj, tak? Szukaj, gdzie je wciskać. No ja nie, ja patrzę, chodzi o to, o tutaj zbudowałem właśnie w tym momencie, tak, ramę kolejną. Słuchaj, okna w razie czego nie wszędzie, tam gdzie jest wejście, to nie dawajmy, pytałam. Dobra? Pytałam! Tak nie mogę nic więcej nic zbudować, także... Gdzie są te długie kije wszystkie? Tutaj było tyle długich gij, gdzie one są? Ja nas okna. Wszystkie włożyłam. A, okej, okay. No, myślałem, że mi, ogólnie, że mi pospadało. Że za jakiś czas będziemy też robili w ogóle drzwiczki jakieś, nie? Czyli proponuję w ogóle zrobić tutaj, wiecie, jakieś przejście, tutaj na przykład pokoik dla ciebie, tutaj dla kogoś. Tutaj jeszcze nie? Jakiś długi kij wchodzi, patrzcie, z tyłu, lol. Na zdrowie, długi kij, to takie nieintuicyjne. Smacznego. Dziękuję. To też. O rany, dobra, no tutaj... Kurczę, dobra, ten jeden długi kij, idę. Ten długi kij tutaj, tak? No właśnie, tam teraz też zobaczyłem z Renem, że tam jednak długi kij jeszcze włazi. Włożyłem. Teraz dobra. Tam, tutaj mamy ścianę z oknem, patrzcie. Wow! Okno. Okay. O, tu jest biały grzybek, to jest chyba ten duży, idealny do jedzenia. Ten, a jego nie jedzę surowo. Co ty mówisz? Ten, którym chwalili widzowie. To, a oni pochwalali, widzowie chwalili go po prostu, ma takie efekty uboczne, super. No. Dobra, tu kłoda. Ktoś wziął tą kłodę, która tu stała, czy mi się wydaje? Stała, czy leżała? Leżała. Istniała? O, tu jest druga, okej. Okay. To ja w międzyczasie tu zetnę jeszcze jedno drzewko. To mi się kija chce. Ale tyle kijów tu leży. No bo tu kurz, nikt nie odkurza. Szkoda, że nie można no, kijów robić. Chodź tutaj, odkurza. Poczekaj, chodź pomożesz mi, bo jak zetnę drzewko, to będę miał tylko jeden kij do wzięcia, znaczy jedną kłodę. O. Weź te pozostałe. Dobra. A ja tutaj mam odłożone dwie. No i niestety maksymalnie można nosić trzy. To mam też tak sobie wymyślił. Pomimo tego, że on... Ej, bez sensu, w ogóle... Za słaby jestem tak... na cztery. No, to tak. Jak ja niosę te kłody, Ren? Po prawej czy przed sobą? Nie, przed sobą. No właśnie, a u mnie to pewnie to też ma tak samo, że nie niesiesz przed sobą, tylko ten, na boku, nie? Trzymasz. No tak jak w The Forest wtedy. Na barku niosę, ale ty widzisz, że no niosę idź inaczej. Tam do góry, no. No idźżesz, ja cię. Już byłem, lu. Ja nie mogę, trzeba więcej lin zrobić, słuchajcie. Jedna winda to jest za mało. No, dokładnie, tak. No. Dobrze mówisz. Ewidentnie. A, bo tu jeszcze to trzeba zrobić, dlatego musisz odpocząć? Nie mogę wstawić. Dobra, woda jedna, to druga. Okej, tu jeszcze trzeba to tak? I długi kij na koniec. Tutaj kłoda. Nie tutaj długi kij. Tutaj kłoda, okej. Okay. Jak to w użyciu? Długie kije teraz, tak? Za chwilę trzeba być. Nie, jeszcze kłody. Jeszcze ile kłód? Czekajcie. Raz, jeden długi kij na ścianę tam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja cię kręcę. Też. Nie pająk. 10 kłód normalnie musimy jeszcze... To... Ja będę spać musiał iść. Ja już muszę nawet, ale...
No ja też muszę już iść, bo... Dobra, Juszelka, haruj, a my ja idę spać. Robny raz i zasnę, nie? Ty haruj, ja dobra, i my idziemy spać. Dobra, ja się kładę. Okej. Okej. Niech wam będzie. Ale ty się nie kładź, Juszelen. Ale on mi zaczął ziewać. No ale poczekaj, no dobra, jedna osoba się może położyć. Chyba też mamy godziny 10. Więc nie przewijajmy czasu, nie? Nie przewijajmy czasu, zostawmy sobie ten dzień. No niech wam będzie. Jest godzina prawie, że 11 dochodzi. Musisz stać na warcie teraz, Joszelka, żeby dobra, nas tu nie zjadły. Także poczekajcie, niech ktoś ten, jeszcze chwilę. Ale fajnie się uśpi. Domyślam się, sama się budowałam. Ale mam dobre sny, o nie, co koszmar. O ty paruwo. Okej, 11 wybiła, ja się wyspałem. Ren jeszcze śpi. Ja sobie zobaczę, jeszcze się na drugi trzymam. Na drugi bok się przewracam. Sprawdzam, czy mam ręce i nogi jeszcze. Nic mnie nie zjadło, wszystko jest gites. A jeżeli chodzi o... No patrz, no właśnie, my wstajemy, a ona śpi. Widzisz to? No bo ja widzisz na tu? Ja, yeah, masakra. Ja czekajcie, tutaj pada deszcz, więc zakładam, że mogę z kokoska sobie wodę czystą tak, wypić. Dokładnie. Dawaj. Pipi, nie krępuj się. Jak któryś nasikał mi tam do tego no ja próbowałam, ale... Miał tak, się nie domyślić. Szaleństwo. Dobra, muszę coś zjeść. Witaminki. Znaczy ogólnie przede wszystkim najważniejsze dla mnie węglowodany są. Bo dzięki nim mam energię. Miałem jednego banana, Zostaw te banany, jak ty nie zbieraj tak ten. Znaczy, no teraz tutaj nie było żadnego banana, miałem banana ze wcześniej, ja nie mam dobra? Nic, ja nie mam żadnego jedzenia, ja po prostu zbieram od razu z ziemi i jem. Z ziemi no, zbieram. No, zbieraliście, macie pewne ekwipunki. A, jasne. Miałem jednego banana w ekwipunku na czarną godzinę, właśnie to była ta czarna godzina. No totalnie, no masakra, ja mam tylko kurczaki. No, masz kurczaki, nie to masz. Jak masz kurczaki, to też je weź upiecz czy coś, nie wiem. W ogóle nie wiem, no. Nie masz, ale dobrze, że masz. Trzeba zacząć kiedyś zmarzyć te mięso, które mamy. Przydałoby się, ale zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Tutaj nam liny. Mam dużo linów. To sobie zjem troszkę białeczka. No, ale nie miam, miam, tak. Miam, białeczko. Ej, czemu wspinaj się jest pokazane, gdy chce schodzić? No, nie wiem. Zejdź tu już raz, zeszedłeś w odcinku numer 3. Jak kłody rozbijesz, co z niej wychodzi? Jak kłody rozbijesz, to z niej wychodzi... Długie kije. Powinny wyjść długie kije. Okej. Okay. Ale też nie, tam będzie tak, że będzie długie kije i coś jeszcze, nie? Tak. Albo tylko krótkie kije, w zależności od kłody. Tak losowo chyba trochę to wychodzi. Dobra, czyli tak, biorę kłoda numer 1, biorę kłoda numer 2, biorę kłoda numer 3. I tam jedna w wodzie. Dobra. Dawaj mi to. Za chwilę nam zabraknie ten drzew w ogóle, nie? Nie przejmuj się, będzie dobrze. To jest jakaś masakra po prostu, kto widział? Czy będzie się zapuścić dalej w dżunglę? No trzeba by się zapuścić, to totalnie. Dobra, idę w górę. Bieg. Najważniejsze zrobić ten. Ciekaw jestem właśnie, co tam się tam tutaj uda zrobić z tym i tamtym. Tamtym to ja nie wiem. Ja. Czekaj, tu sobie zabuduję, okej. Okay. Tu już mamy. No, nie męcz się podłuchki, tak morto. Tutaj teraz, cyk. Dobra, okay, szkoda, że mogę po prostu zaskoczyć. Ej, bo chyba kichnę, nie? Jeszcze raz. Rozumiem. My tutaj cały czas kichamy normalnie. Na depnięcie na żabę. I znowu. Kolejne. Pędzenie w nosie. Okej, okay, rozumiem. To? Nic. O co chodzi? Buduję kolejne ściany. Ja buduję sobie tam, buduj. Oczywiście wszystkie z... no nie. Tymi oknami, nie? Tak. Długi kiju, łuczy kiju. Później w środku proponuję właśnie zrobić te takie wewnętrzne z drzwiami. Jeszcze pójdę jedną rzecz zmodyfikować. Tylko bo wiecie, to nie jest takie duże jakoś specjalnie, więc ja proponuję, że... Przypomniałam sobie o czymś. O czym sobie przypomniałaś? Co za tajne techniki? Ściany mogą być z innych materiałów. Tak. Teoretycznie tak właśnie, tylko pytanie teraz... Możemy wybierać faktycznie, tam była możliwość od tej aktualizacji.
wybierać materiał, ale to poczekaj, na razie wstrzymaj, nie buduj tam na razie. Kamieniu! To znaczy, jeżeli chodzi o ściany z oknami, to jak najbardziej buduj. Mhm. Chociaż... Mamy tam bambusy gdzieś? Chyba nie, my tutaj bambusów nie mamy, nie? No ale to trzeba byłoby do tego jakiś chyba nożyk potężny. Czekaj, ja odłożę kłody, zaraz zobaczę, co tam w ogóle jest dostępne. Bo tu są do tych drugich z bambusów, to jest długi kij bambusowy, 5 razy i 3 bambusowe kłody, więc tak naprawdę jest dokładnie to samo, tylko że jest z innego materiału. Długi kij bambusowy, bambusowa kłoda. No bambusów tu nie mamy. No, czyli ale jeszcze jest drewno. Długi kij i błotna cegła jeszcze ale jest. Ale musielibyśmy tylko... wytworzyć sobie cegły i najpierw musimy odkryć błotko. Tak. Więc to na razie zostało. Dobra, no dawaj dechy na razie lecimy. Dobra, wytwarzanie. Ogólnie też widzowie pisali, że jak będziemy chcieli pięterko zrobić, to podłoga musiałaby być wzmocniona, nie? Czyli właśnie ta z błota. Mm-hmm. Więc taka ceglana, błociana, bo, tak. To, bo to niestety, ale w innym wypadku... Tak. Podłoga z błota? Idealna. Brzmi i tak. Ciekawe. To na pewno. Dobra, mam nową siekierkę. Dobra. Usana. No tak, muszę patrzeć też na siekierkę, bo za chwilę pewnie siekierki padną. Więc zobaczymy. I padły! Zbieram lianki. Teoretycznie można też jeszcze w razie czego nie rąbać, tylko prawym przytrzymać na kłodzie i przetwórz. Mhm. Tylko mi za każdym razem wychodziły małe, no, więc... Lepiej rąbać, no, tak lepiej samo. Rąbać. Więc lepiej rąbać. Zdecydowanie. Dwie kłody zostały. Mhm. Słuchajcie, tak, dwie kłody ja zostały. Ja muszę iść spać. Znowu? Okay. No nie, jakie znowu, ja, wyście się wyspali, a ja miałam problem ze spankiem. No i by się wyspałem, tak, ale... Dwie kłody i tak to kije bierzemy już teraz, tylko wyłącznie kije. Kije czy długie liany. Kije? To jest kolejna rzecz, którą zdecydowanie będziemy potrzebowali. Dobra. Kije czy długie kije? Chyba długie kije. Długie kije. Szkoda, że nie krótkie, bo krótkich zawsze jest więcej, nie? No, tu leży ich na ziemi totalnie miliony. No nie, no bez przesady. Znaczy, no dłużej ich leży, ale... No miliony, naprawdę. No dobra, nie kłamie. Nie kłamie. Miliony, no. No i co się kłócisz? Właśnie, no ja nieładnie. Tak, ja się kłócę? Ładnie z twojej strony. Dobra, mam dwie kłody ze sobą. Więc tymi dwiema kłodami już nam idę i za chwilę tutaj je rozciapiemy. I zrobimy z tego długie kije. O, a mu wpływ kłodów. Dobra. Na razie nie będziemy szli wszyscy spać razem, no bo to nie przewijamy czasu, więc... Nie. Ja tylko sobie śpię i wyspałam się przez te kilka minut tak bardzo, o. Że bardziej się nie da. O, kozacko. Dobra, kłoda i teraz... Możesz teraz harować. Dobra. Dobra. Idę harować. Ale entuzjazm. Teraz... Czekaj, muszę tutaj tu złapać. Jak to złapać teraz tego... O, dobra. Długi kijaszek. No, plecak. Mam liny. Długi kijaszek, okej. Mam liny, dobrze. Mogę działać z linami. Okej, teraz gdzie to było? Znaczy najpierw kije muszą być i tak. O, ja jestem brudny. O ty. Jestem brudny. Dobra, gdzie te długie kije wsadzać? Tutaj, tak? Już teraz. Teoretycznie i tak wszędzie trzeba włożyć, no ale... Okej, dobrze. Teraz tak, tutaj lina. Lina. Mhm. Już zrobiłeś? Zrobiłeś? Dobrze. To miałem 10, to chcę to zużywać w sumie jak najszybciej mogę. Co chwilę mam ich 10. I jeszcze tylko coś tam pali. Tutaj, tak, aha, robię, tutaj jeszcze robię do okien. Ach, come on, dobra. W takim bądź razie tak. Ja już sobie tutaj ściana z oknem. Dobra, one będą szybciej zrobione po prostu. Ty pająka ogóle, tutaj smażysz? Tak. Ej, w ogóle tu są ściany wewnętrzne przecież jeszcze. No, są. Przepraszam, ale czy my ściany wewnętrzne też będziemy budować? To zależy od widzów. Czy chcą, żebyśmy modyfikowali naszą willę na drzewie. Tak. Raz. Cztery długie kije. I nie wiem ile desek. I pewnie jakieś... No, wewnętrzne gdzie? No. No to, no, na, to na... Czy chcemy widzieć drzewo w środku, czy nie? Czy zabudowujemy? Czemu nie pilnowałeś tego? Ja poszedłem spać. To są mi ognisko. Lol, a to mówiłaś, że ja gotuję, czy że ty gotujesz? Jeżeli deszcz pada, ono ci będzie gasło. Ja cię kręcę. To nie jest deforest, gdzie po prostu możesz na środku wody... Jak ja mogę to zrobić, żeby to nie gasło? Musisz cały czas dmuchać. Trzeba zabudować.
ognisko, tą taką wiatą, nie pamiętam jak to się nazywało. Ja cię kręcę. Boże, jest wyżar. No, nie, teraz nie mogę tego znaleźć, ale gdzieś to Próbę. Jest coś takiego. Co jest po prostu, że tak powiem, do ogniska schronieniem, zataszeniem. Tylko teraz tego nie widzę. Dobra, znajdę sobie. Dobra, okej. Okay. A ja idę spać w międzyczasie. Dobrze. Dobra, dobranoc, słodkich snów. Tak. Roluchy pod okay. potuchy. Proszę jej za mną spać. Nie przebijaj. Dawaj, teraz mu coś malujmy. Mów tego głośno tylko. Dobra, moi drodzy, spędziliśmy chyba godzinę jeszcze na dokończaniu tego, tak? Dobrze kojarzę? Tak, mniej więcej. Ja ogólnie mam wrażenie, że cały wieczność. Chciałem rzucić w okolicach 20-25 minut, może 30, ale ogólnie na tym odcinku spędziliśmy 2 godziny. Tak, 3 osoby. Zobaczcie sobie, że sami budujecie to. Okej, dobra, chodźcie, zamek jest skończony. Przynajmniej w teorii. Jest dach zrobiony, są ściany, można ładnie wejść, ładnie to wygląda. Tak, zdecydowanie. Można się wprowadzać. Oczywiście możemy zapisywać grę. Na każdym zielonym liściu. Tak, dokładnie. Ej, deweloperkę. Zapraszamy, wynajmiemy tutaj. Mamy dużo pokoi. Właśnie, jest tutaj jeden pokój. Słuchajcie, właśnie kolejny. Ten świetlik tutaj. Właśnie, już powiedziałem. Wejście. Tak, to jest świetlik, słuchajcie. Nie zrobiliśmy ścian, bo inaczej byłoby bardzo ciemno, tak ciasno. No. A tak zawsze jest szansa, że ktoś spadnie tam na dół, nie? O, Joszelka, tu będzie kącik karny. Czekaj. Okej, no i tym sobie akcentem Joszelka już. Joszelka w pułapce, tak. W naszych odcinkach. On zostanie tutaj na zawsze. No trudno, ktoś musi pilnować bazy, no. Dobra. Pomóżcie mi, paru wyjemne. No ja ci nie mogę pomóc, nie mogę ci podać ręki niestety, ani nic. Ja też ci nie mogę podać ręki. Słuchajcie, w komentarzach ocencie nasz domek. Planujemy może w przyszłości zrobić tu jeszcze jakieś drzwi, może coś tu jeszcze dorzucimy do środka. Zobaczymy. A tym sobie wyczuwać, zakończymy. Tak, no drzwi, żeby właśnie, się nikt nie wspinał, nie proszony. Tak, dobra. Więc wiesz, takie pokoje porobisz i wiesz, tutaj robisz drzwi, a tutaj patrzysz na przestrzał. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tak jest. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Na razie! Dlatego.